Hej, witam wszystkich z tej strony Papnite, a to kolejny odcinek Zagrajmy w Darksiders. Zastanawiacie się, dlaczego tak pięknie jest? Aż ponieważ pięknie jest. Nie! Dupę. Tak, nadal pięknie jest! Pięknie jest, ponieważ możecie zobaczyć, że może lepiej się będzie nagrywało, lepsza jakość, lepszy dźwięk. Ogólnie będzie wszystko piękniej, ponieważ wywaliłem tego durnego frapsa 2K17, a ja dalej bawiłem się z tym badziewiem. Tu musimy wszystkie te, prawdopodobnie, no tak. Żeby napełnić mocą jakiejś śmierci to co? Nie! Tupe! Tam jest życie! Uff! No. Kurra, nie zabije się, nie. A żeby tak... Nie wiem co tu jest, ale się boję. A żeby tak... zagadać. Dzisiaj były... Dzień, no tak, to już mówię, kiedy nagrywałem. Dzisiaj były... Przynajmniej jak w to nagrywam. Losowanie półfinałów Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Jak wam się podoba? Real z Atletico. Jak dla mnie bomba. Wolałem takie coś, ponieważ... Ponieważ wydaje mi się, że Real i tak będzie w finale. Z kimkolwiek by nie grał. Chcąc, nie chcąc. Tak racjonalnie rzecz ujmując. Co coś robimy? No my ile mamy życia? Kiej mamy dużo. Geronimo! To Monaco Juventus ma szansę. Ma szansę na finał. Co prawda większy Juventus. Ale... Monako wcale nie jest na straconej pozycji. A jeśli chodzi o Ligę Europy, to tutaj też jestem zadowolony, że Ajax z Lyonem i mam nadzieję, że Lyon zwycięży. Oraz Manchester Celtą. Tutaj też Celta nie jest na straconej pozycji. Dobra, ale wracając tak na szybko do gry. Promień trzeba tu, odbić tu, tu i tam. Powaliło ich? Dobra. Więc tak. Wracając do meczu. Wczoraj fajny, bardzo fajny był ćwierćfinał Besiktasu z Lyonem i w karniach. Kurde no. Skibicowałem Lyonowi, przyznaję się. Już od dawna kibicuję Lyonowi. Cieszy mnie to, że udało im się w końcu. Już po tych świetnych, złotych latach tam 2000... Dobrze to robię? 2001, 2007, tak? Gdzie nawet do półfinału doszli. Gdzie w ćwierćfinale wygrali z Bordeaux. To potem przyszły te chude lata i... Da się to zrzucić po prostu? Chętnie bym to zrzucił. Dame, nie da się. Dobra. Wypierdzielimy to.
O kurra. To jest problem. Czy ja wiem? Nie ma problemu. A tu nie jest za wysoko teraz? To nie jest za wysoko? A nie, jest dobrze. Myślałem, że będzie za wysoko. Ale cieszę się, że jest dobrze. Wow, zapisuje się gra. Już myślałem, że tutaj też będą jakieś hece. No, no i wracamy po prostu z tego. Dobra. Poproszę. Dziękuję. Poproszę. Dziękuję. Proszę jeszcze tutaj. Dziękuję. Z tego co pamiętam, to tak się robiło, tak? Poproszę. Dziękuję. No. A to się tak robi, nie? Hop. Uf. Jesteśmy po drugiej stronie. Znowu zapis. Jasny gwint, co tu się dzieje? Akurat pod koniec gry zachciałem się jakichś logicznych pogaduszek. No. Tam? Da się? Co tam jest? Ła! Mamy skrzynię! Z odłamkiem niebu. Wow. I mamy ten. Jesteśmy zamknięci w czterech ścianach. A nie, nie, to nie jest źle, że to wyłączyłem? O, skurkowany. Jak stąd wyjść? No chodź, trzeba się złapać. Mamy skrzynię. Pestkę mam w herbacie. Nie to, to. Sprawdźmy, co tam jest. Nie! Co? Tylko nie od tego momentu. No i dobra, czekamy tak jak na autobus. Hop, hop. 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 O, tu jest ten. Ale wiecie, to przejście mi się kojarzy jak z Harry'ego Pottera. Jak z dwójki, czy coś, takie przejście tam. Ło. No nie wiem, ale po prostu skojarzyłem to z Harry'ego Pottera. Dobra, nie śmiejcie się. Skojarzyłem z Harry'ego Pottera. No. A da się, a nie da się nie służyć. Jakbyśmy... No. A kij mi w oko. Rzucam tymi tamburynami jak...
No come on, tu! Aki. Na padzie by się lepiej grało. 10 tysięcy razy lepiej. Ale nie mam. Jak ja nawet kamerki nie posiadam, a ja mówię o padzie. No mi nie stać. Aha. Dlaczego nie jest tu portal? O co chodzi? Dlaczego tu nie było portalu? No właśnie. Dobra, bo to jest... Kurra! O, ale zrobiliśmy jazdę! Bez trzymanki. Nice! Nie to, jedynka z dwójką mi się myli. Dobra. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że teraz zbyt dużo, bo nagrywam w najlepszej jakości, jakiej to oferuje. Mam nadzieję, że to nie będzie, że po jednym odcinku... Nie no, pewnie będzie, że po jednym odcinku miejsca na dysku nie będę miał, no ale... To jedzie? No nie jedzie. Zastanawia się. To było słabe, no tak, co najmniej dwa odcinki. Niby mam dysk 1 terabajt, no połowa zawalone. No ale... Żeby jeden odcinek 200 giga zabierał? Tutaj? O kurza! A, napełnia ten. Napełnił się. No i dobra. O kurcze. No to ten. Co tu mamy? O, aha. Tako? Czy tam? Teraz będziemy musieli czekać, aż to wróci. Nie będę tego przyspieszał, bo... Znaczy, nie umiem, ale nie będę tego w programie później przyspieszał. To możemy sobie pogadać. Jak tam święta, już po świętach. Pierwszy rozdział pracy napisałem, wysłałem promotorowi, nie odczytał. Wiadomości pewnie nawet nie odpisał, nic. Nawet nie wiem w ogóle, czy w ogóle sens jest pisać dalej, czy nie. Czy w ogóle wszystko źle mam, czy nie. Takie życie. Poza tym... Obijam się. O! Filmik. Cicho teraz będę. The Chard Council refuses to admit it, but those of us who look, we see. We had to do something. An open attack on the Dark Kingdom would violate the treaty. What you're proposing is madness. Azrael, evil darkens every corner of creation. Heaven waits. The Council ties our hands. Gamoniu. To question them is to question the Creator. Do you believe you know better? Yes, old friend. I do. When the seals are broken, Hell will send its chosen to declare battle rites. Their leaders will be gathered in one place, and there we will sever the head of the beast. The Hell Guard stands ready. Breaking the seals will trigger the end war. The Kingdom of Man is not yet strong enough. Earth will be destroyed. No, there will be no war, Azrael. We will crush the Dark Ones before it's even begun. The pact is a sacred covenant. Even in victory, we will face the wrath of the Council. They will arrive to find the seals intact. And it will be our word, Heaven's word, against that of the Prince of Lies. Now do you see? No, tego się nie spodziewałem. The seals will be reforged. All will believe that Hell's legions invaded and were delivered to justice by our hand. For the glory of the light, will you do this? Oh, Azrael,
O, ty też? O kurra. Nie rób tego. Ale efekty specjalne. Abaddon ordered the final seal not be harmed. He protected it himself. Are you certain? Without question. We dared not involve the horsemen. We never dreamed we would have to until it was too late. Yet I am to pay the price for your betrayal. Treason! War! You will root out all involved and make them pay! Starting with this one. No. Oh. Fool! You deny the will of the Council? You heard the Angel's confession. My service to the Council is ended. Aye. We made you, we own you. No, nie źle. Find the destroyer and shut him down. Balance, remember? Balance. Get up. Azrael lives until he stops being useful. After that, you will do your duty. Co wolny? Ohoho. Ohoho. No dobra. Czeka nas kolejna zabawa. Ale wydaje mi się, że to już byśmy zrobili w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy się bardziej podoba niż poprzednie odcinki. Bo jeszcze nie wiem, jak się nagrało. Mam nadzieję, że dużo lepiej. Więc do usłyszenia. Tak, wiem, jeszcze jeden i uzyskasz wolność. Więc do usłyszenia. W kolejnym odcinku zagrajmy w Darksiders. Trzymajcie się. Hej.